Ważne tutaj, to jest właśnie ta narożna kamienica. Bo tutaj w sierpniu 1944 roku, czyli no niespełna dwa tygodnie po wyzwoleniu Lublina z okupacji niemieckiej, tutaj powstał najpierw Centralny Komitet Żydów Polskich, a razem z nim Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. Tutaj zaczęli się zbierać ci, którzy ocaleli. To było takie biuro, gdzie przede wszystkim ludzie poszukiwali swoich krewnych, bo oczywiście ci, którzy wyszli z kryjówek, nie mieli pojęcia, co się stało z rodzinami, jeśli ktoś nie zginął oczywiście na ich oczach. Tutaj zostawiało się też informacje o tym, że się poszukuje kogoś. Taki bardzo interesujący opis tego, jak wyglądał ten Wojewódzki Komitet Żydowski w środku, znajduje się w książce pani profesor Nechamy Tec, Suche łzy, kiedy właśnie przyjechali z Kielc w 1945 roku. I weszli tutaj, co się okazało, że byli w zasadzie jedyną pełną żydowską rodziną, która się uratowała, bo nie było ani takiej drugiej rodziny w Lublinie, gdzie by byli i rodzice obydwoje i dzieci, które się uratowały. Zazwyczaj to była najczęściej jedna osoba z całej rodziny, która poszukiwała jakichkolwiek krewnych bądź sąsiadów, którzy mogli się uratować. Tutaj też zaczęto zbierać relacje od tych ocalałych. Tutaj przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich powstała Centralna Żydowska Komisja Historyczna, która już w 1944 roku zaczęła zbierać informacje, w jaki sposób ludzie przeżyli, co się stało z tymi społecznościami, z których pochodzili. To był taki zalążek bardzo dużej kolekcji, która dzisiaj znajduje się w Żydowskim Instytucie Historycznym, tak zwane relacje i zeznania ocalałych z zagłady.